Cześć. Witam was prosto z Warszawy. A dlaczego tu jestem? Ano jestem tu dlatego, że debiutuje dziś w Polsce Xiaomi Mi 9T Pro. T Pro, czyli ten mocniejszy wariant dostępnego już od kilku tygodni Xiaomi Mi 9T. Czemu Mi 9T Pro debiutuje tak późno? Hmm, nie wiem, producent tego nie komunikuje, ale podejrzewam, że chodzi o to, aby nie kanibalizować sprzedaży wcześniejszych modeli Mi 9 i Mi 9T. No, i może zacznijmy od najważniejszego. Xiaomi Mi 9T Pro jest dostępny u nas tylko w jednym wariancie i to tym lepszym, z pamięcią 128GB w cenie. 1999 zł, czyli dwa tyśki bez złotówki. Czy to dobra cena? No zerknijmy, przypomnijmy sobie specyfikację. Tak jak już wspomniałem, Xiaomi Mi 9T Pro jest bardzo blisko spokrewniony z Mi 9T, ale jednak różni się od niego w kilku istotnych elementach które oczywiście uzasadniają tą wyższą cenę. W pro przede wszystkim znajdziemy mocniejszy procesor Snapdragona 855, który ma do towarzystwa 6 GB pamięci operacyjnej. Mi 9T Pro zasila taki sam akumulator jak Mi 9T, ale ten ładuje się szybciej. Mamy tu Quick Charge 4 z mocą 28 W zamiast 18 jak w Mi 9T tym bazowym. Wyświetlacz i przedni aparat fotograficzny w zasadzie nie różnią się między tymi dwoma modelami, ale dla porządku wspomnę ekran 6,39 cala AMOLED Full HD Plus i aparat 20 megapikseli przysłona 2.0 zamontowany w wysuwanym z górnej ścianki module w takim peryskopie charakterystycznym dla tego modelu i pozwalającym uzyskać ekran bez żadnych wcięć, dziurek i tym podobnych śmieci. W stylizacji Mi 9T i Mi 9T Pro trudno wskazać jakieś konkretne różnice, oba są pra Praktycznie identyczne i oba mają potrójne aparaty fotograficzne na tyle. Ale tutaj też jest pewna różnica, niedostrzegalna na pierwszy rzut oka, ale. Matryca 48 megapikseli w Mi 9T to Sony IMX 582. Tymczasem w debiutującym dziś modelu Mi 9T Pro mamy Sony IMX 586 czy słoną 1.75. Pozostałe dwa moduły są już takie same jak w Mi 9T, czyli mamy 13-megowy aparat z szerokokątnym obiektywem o polu widzenia niemal 125 stopni i 8-megowy aparat z teleobiektywem. Wszystko to razem zwiastuje, że możliwości Xiaomi Mi 9T Pro będą naprawdę niezłe, bo już bazowy Mi 9T był całkiem przyzwoity fotograficznie, a ten ma jednak jaśniejsze główne obiekty, więc powinno być jeszcze nieco lepiej. Ale czy to uzasadnia dołożenie tych trzech stówek do droższego modelu, czyli do debiutującego dziś Mi 9T Pro? No jeżeli popatrzymy na specyfikację, i to Was przekona? To okej, okay, możecie dołożyć. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Ale czy faktycznie warto? To odpowiem Wam za jakiś czas w recenzji, na którym już w tej chwili serdecznie Was zapraszam. A na koniec zapraszam Was, abyście zajrzeli do opisu tego filmu. Znajdziecie tam linki do szczegółowych specyfikacji wszystkich modeli, o których była dziś tutaj mowa. No i to tyle z polskiej premiery Xiaomi Mi 9T Pro. Bardzo dziękuję za oglądanie. No i zapraszam Was na nasze kolejne filmy. Widzimy się na targach Kifa. Do zobaczenia. Cześć.